22 października kolejny występ Jordana Kulińskiego, kolejny mocny test na początku tej zawodowej drogi Jordana. Tym razem Andrzej Sołdra, dużo bardziej doświadczony na zawodowych ringach pięściarz. No i zaczniemy od tego, jak przygotowania do tej walki przebiegały, bo Jordan praktycznie przy każdej okazji gdzieś na to swoje zdrowie narzeka. Teraz mówi, że jest coraz lepiej. Jak to wygląda oczami trenera? Dzień dobry, witam wszystkich sympatyków polskiego pięściarstwa, nie tylko. Jak to wygląda? Zgadza się. Przebiegały no bardzo dobrze, bo mieliśmy sporo czasu na przygotowania. Przygotowania zaczęły się już obozem w Darłówku, to już był pierwszy tydzień sierpnia. Po tym obozie wróciliśmy, tam oczywiście budowaliśmy wytrzymałość. Wróciliśmy i Jordan pojechał do Zakopanego, gdzie również kontynuował te przygotowania wysoko w górę, biegając wysoko po górach, zdobywając Kasprowy Wierch i Giewont. No i co? No i trochę taki eksperyment, bo tutaj teraz tak kompleksowo już przygotowuję się z Mateuszem Lipką, naszym przyjacielem, który prowadzi swoją siłownię crossfitową, personal training studio i że tak powiem, ustaliliśmy razem plan przygotowań, no i pod jego okiem właśnie kompleksowo buduję właśnie siłę, wytrzymałość siłową. No i zobaczymy właśnie. Jordan, obserwuję go teraz cały czas na tych sparingach, jest taki trochę, troszkę zmęczony jest. Mam nadzieję, że teraz ta świeżość w tym i przyszły cały tydzień, kiedy będziemy już, wiadomo, łapali świeżość, odpoczywali, że przyjdzie i że tego 22 właśnie w Wieliczce, 125 metrów pod ziemią, przyjdzie ta faza superkompensacji i będzie w 100% formie. Mocne sparingi, bo był i Marek Matyja, teraz jest Maciej Sulęcki, więc jest się od kogo uczyć. No zgadza się, dokładnie. Odbyliśmy tutaj sobie sparingi z Markiem Matyją w Knockout Gymie. Byliśmy również na Legii Fight Club. Tam już się umówiliśmy wcześniej, jeszcze przed Markiem, i tak lojalnie po prostu poszliśmy na te sparingi. Tam był trochę zmęczony, te sparingi było mu to zupełnie niepotrzebne, ale już odbyliśmy tam też tą sesję sparingową No i teraz Maciek Sulęcki. Wiadomo, zależało mi na tym właśnie, żeby już z Maćkiem umawialiśmy się wcześniej. Zależało mi na tym, żeby z Maćkiem posparował. Maciek wyższym zawodnikiem jest również jak jego przyszły przeciwnik. Mobilny, szybki. No i wiadomo, Maćka nie trzeba przedstawiać, to jest firma w firmie. Jest doświadczonym zawodnikiem i zależało mi na tym, żeby Jordan właśnie skorzystał i pouczył się troszkę od Maćka Sulęckiego. Co będzie kluczowe w walce z takim zawodnikiem jak Andrzej Sołdra, żeby odnieść zwycięstwo? Co będzie kluczowe? No to myślę, że pokażemy 22, te 125 metrów pod ziemią. No mamy tam przygotowane kilka rzeczy na Andrzeja. Andrzej wiadomo jest wyższym zawodnikiem i tak dalej. No i kilka rzeczy przygotowaliśmy, mamy kilka opcji. No i mam nadzieję, że one będą skuteczne i nie ma innej możliwości jak zwycięstwo Jordana. No Jordan jest takim zawodnikiem, który jednak jest dosyć mocno prowadzony, bo w drugiej zawodowej walce był Norbert Dąbrowski, teraz chyba w czwartej, tak, jest Andrzej Sołdra. Tak, trzeba się szybko uczyć, bo można się sparzyć. No zgadza się, dokładnie. Już w drugiej walce walczył wiadomo z kim, już wspomniałeś, z Norbertem, z bardzo doświadczonym zawodnikiem. No i co? Ta walka jakoś tam była widowiskowa, spodobała się wszystkim. Jordan jakoś tam nieźle wypadł. Tam troszkę było, można się tam doczepić do jego tam wytrzymałości, no ale on miał problem trochę z barkami i tak dalej. Te barki trochę bardziej przeszkadzały, a nie ta wytrzymałość, dlatego też upuszczał te ręce. No ale teraz dużo rzeczy poprawiliśmy, cały czas się rehabilituje. To też trzeba właśnie powiedzieć, że klinika MD Clinic, o której nie wspomniałem, od właściwie już kilku miesięcy tam jest rehabilitowany i ta właśnie przypadłość jego, ta ciśnia barków, zespół ciśni barkowej jest wyprowadzana i to jest kontuzja taka wieloletnia, kiedy już od dziecka powiedzmy mu to tam się nawarstwiało przez sport wyczynowy. No i teraz to już mówię, jest coraz lepiej, co pokazują treningi, pokazują sparingi, że naprawdę jest, jeżeli chodzi o te ręce, te jego barki, no dają radę.